Witam wszystkich z tej strony, Przyczajony Lemur, w kolejnym odcinku gry Rzeczpospolitą Obojga Narodów w Hearts of Iron 4 na najnowszym patchu, a nawet becie najnowszego patcha, czyli 1.61 do Hearts of Iron 4 z najnowszym dodatkiem Medegans. W ostatnim odcinku poświęciliśmy chwilę na ogarnięcie okrętów naszych, jakie chcemy mieć i się zorientowałem, że trochę źle poprzydzielałem doki, niż inaczej niż chciałem w ogóle, także tutaj trochę pozmniejszamy. Chcę mieć 4 doki na razie na niszczyciele przeciwlotnicze. I 8 tutaj jakby co. Chociaż przeciwlotniczych może nawet mniej. Albo nie, 4, a 2 przeciw okrętom podwodnym. Zobaczmy, czy coś już z tego się pojawiło w ogóle. Mamy 2 niszczyciele, ale to są... Tak, to są nasze. Znaczy, jeden jest nowy przeciwlotniczy i jeden starszy. Taki podstawowy. Jakbym chciał go przekonwertować, to by to zajęło 9 dni przy maksymalnej liczbie doków. Czym ty się różnisz w ogóle? Mogę cię zobaczyć? To jesteś chyba ty. Aha, ty jesteś takim typowym przeciwokrętom podwodnym. Jeszcze raz wejdźmy tutaj. Tak, jakbym chciał się przekonwertować w coś przeciwpodwodnego, to wyjdzie taniej właśnie, no. Tak też zrobimy. Damy cię tutaj na początek tymczasowo. I te 4 fabryki tam. Czy tam kilka fabryk damy. I jak to się skończy konwertować, to wrócą do tamtego. Dobra, 2 kolejne okręty. Niemieckie podwodne, czy konwoje to były? Chyba konwoje. Zatopione. Dobra, na wschodzie uzyskaliśmy trochę ziemi, na zachodzie uzyskaliśmy trochę ziemi. Chyba też trochę na Słowacji, czy tam w Czechach właściwie bardziej tutaj. Może uda nam się Pragę zająć zaraz. I zerknijmy, gdzie mają jakieś fajne zasoby, które by nas interesowały. To już jest pod naszą kontrolą. Tu jest dopiero stali trochę więcej. W Ryżewie mają też stali sporo, więc chciałbym tam teraz pójść. To może trochę zająć. Tu jest pewnie 7 poziom fortu, tutaj też. A tutaj tylko 3. W Pradze nie mają w ogóle fortu, więc pójdziemy bezpośrednio na Pragę na początek. Wy pójdziecie tu, wy tu i wy tu. Ten atak chyba się nie uda niestety. Jeszcze jedną dywizję do Ślemy powinna się zmieścić. Albo jednak nie. Gdzieś jeszcze ruch oporu niekontrolowany. Nie te. To jest chyba za mało dywizji mamy tutaj, nie? 27 potrzebujemy. A ile mamy batalionów kawalerii w tej policji wojskowej w ogóle? 3. Zmieni się o 0? A, bo to nie ta... Tutaj mamy tylko 2. Dobra, to zwiększymy do 3 i powinno to zmniejszyć tutaj trochę zaraz wymaganą liczbę dywizji. Chyba, że to 34 to już jest zmniejszone. Nie zauważyłem, ile było wcześniej potrzebne. To też możliwe. Jeden z was niech przerwie atak. Zaatakuj ty teraz.
tutaj możemy jeszcze wesprzeć z tej strony. Dobra, Praga mamy, a co za tym idzie, trochę stali uzyskaliśmy. Tutaj też jest trochę zasobów, więc to Brno byłoby fajnie zdobyć. Wygenerujemy sobie szablon piechoty górskiej lepszy. Będzie taka stricte piechota górska z paroma wsparciami tylko. Do 40 nawet cię dobijemy. Albo na 34 i trochę artylerii jedynie. Dobra. No i tutaj inżynierowie, rekonesans, artyleria, antytank i szpital. Czy mamy szpital w podstawowych dywizjach? Nie. Czy możemy sobie na to pozwolić? Nie. Dobra. To na doktrynkę bonus sobie weźmiemy. Ty tu, a wy pomożecie. Może się uda Hanower zdobyć. Zaraz się ten okręt przekonwertuje i wróci tam, gdzie był wcześniej. Hanower zaraz nasze Niemcy, jak daleko są od poddania się? Jeszcze sporo. Jak stoimy z zasobami? Ile stali nam brakuje jeny? Przejdziemy chyba na tą najbardziej okrutną okupację, bo to w ogóle nam nie marnują zasoby. Też tutaj ją ulepszymy infrastrukturę, bo to nam da więcej stali wtedy. Najpierw wy się możecie dokończyć. Trafiliśmy już na tutaj drugą stronę fortów czechosłowackich. Zbadajmy, w ogóle krążowników nie mamy. Tak, zacznijmy od tego, że pierwszy kadłub krążowników sobie zbadamy. Gumy jeszcze nam trochę brakuje. Zaraz będą dwie rafinerie, a jedna nam daje teraz ile gumy? 3 tylko. Z czego połowę i tak tracimy.
więcej gumy potrzebujemy. I Szwecja już się nie wyrabia z wolframem, niestety. Mamy tyle fabryk w artylerię. Tutaj w ogóle zmienię to na Infantry Equipment 2 chyba, czy chwila. Dwójka wymagała już trzech stali. Zamienimy was miejscami jednak. Bo nam się ciągle zmniejszają te zapasy wyposażenia, co mi się nie podoba za bardzo. Więc wolę mieć więcej gorszego wyposażenia niż mieć braki. Dobra, zerknijmy na wschód, gdzie ja chciałem do Ryżewa dojść. Ja mam wszystko, co potrzebne, żeby odpalić Women in the Workforce. Non-aligned, 70% stabilności. Ja mam tak na styk. O! Ogólnie są te rządy na wygnaniu, ale Jugosławia nie jest u mnie, to czemu mogę ją rozpoznać? Ile ruskie macie dywizji w ogóle? 200, 250 jakoś. Niemcy jakoś 100, 150, a my 216. Ogólnie alianci mają 12,2 miliona manpowera w polu, a państwa osi razem z kominternym jedynie 6 milionów. Okej. Z czego ja mam chyba 3 miliony w armii. Tutaj zerknąłem wcześniej na przejmowanie frakcji. UK ma 3,8 miliona. To jeszcze kto zostaje? Stany Zjednoczone mogą mieć dużo, Francja raczej nie będzie miała za wiele, ma tylko 7 dywizji. No, a UK ma mniej dywizji ode mnie, a mają więcej manpowera w polu.
Dobra, tam się front powinien już połączyć, jeżeli to się uda. Wygląda na to, że się udało. Coś tutaj przydałoby się dalej kombinować. Tu już jest znowu trzeci poziom fortu, ale może z dwóch stron atak się powiedzie. Minus 8% do ataku jedynie mamy za to. Przydałoby się mieć więcej dywizji piechoty, bo już wszystkie te moje 7 armii ma pojemność 30. Zobaczmy, ile nam zabraknie wyposażenia. Pewnie wyposażenia piechoty nam zabraknie teraz przede wszystkim. Za 7 razy 6, 42 potrzeba. I nie będziemy mieli manpowera w ogóle. To przejdziemy na All Adults Serve chyba. Chociaż nie, na razie się z tym wstrzymujemy, tak czy siak. Zobaczmy, ile artylerii potrzebujemy do dodania kolejnego batalionu. 6000, mamy 2,5, więc jeszcze trochę to poczeka. Sen przejmiemy. Stali potrzebujemy. Jakby udało się zdobyć to wybrzeże, to już moje konwoje tutaj powinny być bezpieczne. A chwila, a gdyby. Bo wy teraz nic nie robicie, ale mamy mało ropy znowu, niestety, znaczy paliwa. Upadek wody w Ostoku. Chwila, to jest tutaj. A już nie upadł raz przypadkiem? Japonia tutaj inwazję zrobiła. Co mi chcecie zrealizować? Pewnie działka przeciwpancerne. Trzy konwoje, dobra, mamy. Zobaczmy, czy to się w końcu uda. Nadal nie. A tutaj? Też nie. To się może udać. Dobra, poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, bardzo ładnie.
się nie udało, bo chyba na tą dywizję ostatnio was wysyłałem, nie? Szkoda. By tutaj z wami zdziałać tak. Wy pójdziecie tu. Ty tu zaczekaj jednak. Tu jest trzeci poziom fortu, to już możesz iść. Adaptabla weźmiemy. To nas nie interesuje. 263. Dobra, z tym jeszcze poczekamy. To byśmy zbadali. Więcej zasobów by się przydało. Dobra. Ulepszymy jeszcze przetwarzanie ropy. Albo zamiast przetwarzania ropy weźmiemy więcej paliwa z rafinerii, bo już teraz nam rafinerie dają więcej. I to jest też szybsze do zbadania. Stąd dwie dywizje tutaj, to jest siódmy poziom fortu. Ale zaraz pomożemy z drugiej strony też. Też chyba nawet nie będzie takiej potrzeby. Nie wiem, czy jest sens przechodzić na tę ekonomię wojenną, bo chciałbym jednak przejść na total mobilization i potem wziąć tylko to Women in the Workforce, ale martwi mnie ta stabilność trochę. Warbondsów teraz nie biorę, bo ogólnie rzecz biorąc koszt się teraz zwiększa za każdym razem, jak się je weźmie. Zostawimy to sobie na później, podejrzewam. A czemu nie mam Improved Worker Conditions dostępnego? Widzę, że nagrywanie nie wyrabia z jakiegoś powodu. Dobra, zobaczymy teraz. Nadal tak na dwa razy. Niestety, ale Hearts of Iron samo w sobie już zamula.
Nie jest to jakoś bardzo dynamiczna gra, więc liczę, że będzie dało się to oglądać. Tylko jakbyście mi dali znać, czy rzeczywiście coś widać, że jest nie tak na nagraniu. W tym momencie... Ojejciu. W tym momencie... Dobra, problem ojejciu. Był taki, że... Ojen, co ja robię? Właśnie. Leciało mi jeszcze nagranie. Przypadkiem włączyłem streamowanie jednocześnie z nagrywaniem i w momencie jak zatrzymałem streamowanie, nagranie też mi się zacięło i z tego wzięło się to cięcie, którego właśnie doświadczyliście. Ale nie wpadłem na to, żeby wyłączyć nagranie, które leciało w tle, więc jeszcze mieliście mnie podwójnie przez moment. O, tutaj są tylko 4 dywizje, może się w końcu uda jednak, bo ostatnio było 5. Też już idą kolejne, widzę. Jest dobrze, na naszą korzyść idzie. Żeby teraz te rezerwy nie za szybko dołączyły, jedna dywizja zaraz się będzie musiała wycofać. Ale już idą kolejne, widzę. Nie, nie uda się. A tu? 3 dywizje jedynie, może. Na razie nie widzę, żeby kolejna szła. Zanim ty tam dojdziesz, to minie jeszcze trochę czasu, jeżeli idziesz do tej prowincji. I chyba się uda. Jak ktoś znowu nie wyrabia z importowaniem. Wolfram ze Szwecji. No, a jesteśmy w stali pewnie. No i trudno. Próbujmy z Portugalii zaimportować trochę. Tylko starajcie się nie pływać tędy, co? Okej, okay, Wolfram ze Szwecji udany. Może tak, pod żadnym pozorem nie płyńcie tędy. I zobaczymy, czy uda się stal z UK zaimportować. Ale niech popłynie tędy właśnie. Chyba działa. Dobra, weźmiemy też trochę od Stanów, chociaż tu już nam powoli zaczyna brakować konwoi. Budujemy kolejne w ogóle. Mamy za mało doków niestety na to. Tutaj fort jest jeden poziom uszkodzony, więc powinno nam pójść lepiej niż ostatnio. Ale nadal nie idzie nam zbyt dobrze. Policja wojskowa może już się wyjść. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś trzeba was już podesłać. Na czerwono nigdzie nie widzę. Nie lubię tak właśnie też, że teraz jest bardzo dużo state'ów zaznaczonych na żółto. State'y, które są aktualnie, że tak powiem, przytłumione, mogłyby być albo na taki sam kolor jak ten, albo taki jak, na, jak te, ale te, które są nasze i są korami, mogłyby być zielone na przykład, żeby było rozróżnienie tam, gdzie jest zero aktualnie siły, a tam, gdzie się to trochę tej siły już ruchu oporu uzbierało. Bo gdzie się uzbieraliście w ogóle? Wschodnie Sudety. Tu?
Tutaj, o, i jest kolorek taki sam jak pozostałe state'y. O, jest mniejsza liczba dywizji wymagana. Ostatnio było 34, ale powiększyłem te dywizje policji wojskowej i się zaktualizowało rzeczywiście, ile potrzeba takich dywizji. Inżynierem to ty za szybko nie zostaniesz. Ale zaraz ta jedna dywizja się wycofa i nie wygląda, żeby miało zaraz coś wesprzeć ich. Ty będziesz dopiero tutaj za 10 godzin. Okej, mamy te prowincje. Teraz wy się wstrzymajcie i... Tutaj też jest 7 poziom fortu, kurde. Wy zaatakujecie tu, wy ich wesprzecie. Tylko jedna dywizja, więc może się uda. Łącznie mamy chyba trochę więcej, no już nie. Przed chwilą, teraz na pewno mamy więcej ataków niż on nieobronny, ale niestety pojawiła się druga dywizja, więc cienko to widzę. Zerknijmy tutaj na wschód teraz jeszcze raz. Tutaj Hiszpania tę Francję od południa trochę ogarnia. Niestety albo stety. Trochę spadły nam udziały w wojnie. Ostatnio mieliśmy 45%. O, udało się zająć te prowincje, więc teraz tak, wy idziecie wszyscy tam, wy idziecie wszyscy tam. Tylko parę dywizji niebieskich zostanie tu i parę dywizji czerwonych zostanie tu. Dobra. Ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tu. Ty wesprzesz trochę tego, trochę tego. Zdążył tutaj przejść na czas. Doktrynka na okręty podwodne. Przyda się. Stąd część zaatakuje was. Wy jeszcze wesprzecie. Stąd też trochę was wesprzemy. Tu możesz atakować, a nie tylko wspierać. Ty tylko wspieraj. O, i już wszyscy tutaj są. Cztery dywizje tylko rozwalone, ale lepsze to niż... żeby te cztery dywizje nadal mieli, nie?
Bremen zajęte, fajnie. Nam nadal brakuje stali, jednak te konwoje sobie tutaj nie dają rady. To mamy 45%, zdaje się tu 61%. Weźmy więcej konwoi od Szwecji. W ogóle czemu to nie wymaga konwoi? Ze Szwecją nie mamy żadnej granicy wspólnej. A, przez Danię możemy teraz handlować. No tak, to fajnie. I trochę stali zaimportujemy od... Albo nie, bo nam brakuje konwoi. Wy chyba możecie pójść na zachodnie Niemcy teraz i na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali, jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Siemanko i do następnego razu. Cześć!